inwestycji kończonej zaraz po okresie wakacyjnym, więc też i formuła nie tylko ze względu na pogodę jest mniej oficjalna, ale również ze względu na charakter obiektu. On ma służyć naszym najmłodszym, a rodzice są razem z nimi akurat w tym dniu, więc też uznaliśmy, żeby nie przesadzać z oficjalnością tego otwarcia. Obiekt jest czterooddziałowy, tak jak mówiłem. Powinien zaspokoić te podstawowe potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego w obwodzie przedszkola świętokatarzyńskiego. Rezygnacja z ingerowania w bryłę budynku tego starego przedszkola pozwala nam w przyszłości, najprawdopodobniej po likwidacji tego starego obiektu, wykonać rozbudowę o kolejne oddziały już w takiej nowoczesnej formie i jednolitej architekturze tego przedszkola, więc otworzyliśmy sobie jakby perspektywę na kolejne kilka lat, a że miejscowość Święta Katarzyna i ten obwód rosną, będzie to zapewne bardzo, bardzo potrzebne. Na ręce pani dyrektor dla naszych najmłodszych Misia Uszatka przekazuje. Z życzeniami serdecznymi, oby służył obiekt jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. W imieniu wszystkich mieszkańców Świętej Katarzyny chciałem podziękować, złożyć podziękowania na ręce pana burmistrza wszystkim pracownikom urzędu i wszystkim ludziom, którzy przysłużyli się do powstania tego pięknego dnia. Żeby przebywanie w tym przedszkolu było takie słoneczne jak dzisiejszy dzień i mam nadzieję, że będą wszyscy zadowoleni. Dzieci, jak i rodzice, i tak jak pan burmistrz powiedział, dziadkowie, babcie, prawda, ja jestem przyszłym, że tak powiem, użytkownikiem w imieniu swojego wnuka przedszkola, także tym bardziej miło mi dzisiaj wszystkim Państwu podziękować i życzyć wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. A teraz już zapraszam na piknik. Na piknik. Mamy laptop. Ma tyle z bardzo chętna. Ja...